nie dotyka Ewangelia dzisiaj. Chrystus, bardzo krótkie słowo, ale bardzo mocne. Chrystus zaczyna od takiego zwykłego, prostego przykładu z życia, który jest dla nas oczywisty, prawda? Mówi o tym, że jeżeli rolnik ma ziarno i idzie siać, to musi zaryzykować tym ziarnem, nie? Żeby mieć plon, żeby zarobić, mieć na swoje utrzymanie, to musi najpierw zaryzykować tym ziarnem, które ma. Może tego nie zrobić, może je zatrzymać i upiec z niego chleb, albo je sprzedać, ale tylko będzie miał to. Natomiast jeżeli zaryzykuje, jeżeli wrzuci to ziarno, a to ziarno z kolei w ziemi musi obumrzeć, musi zgnić, żeby móc wydać plon, no to wtedy ten plon będzie obfity. Ale oczywiście jest zawsze to ryzyko, prawda? Ryzyko jakie? Ryzyko, że przyjdzie jakaś zaraza i wszystko zginie, zniszczy się i nie będzie nic. I tak w życiu jest. I to jest dla nas takie oczywiste, że trzeba ryzykować. Natomiast kiedy myślimy o naszym życiu, wiemy, że to nie jest takie oczywiste dla nas. To, co mówi Chrystus, że ten, kto kocha swoje życie, ten, który próbuje zatrzymać, bronić swojego życia, nie chce umierać, nie chce ryzykować swoim życiem, wychodząc ku drugiego człowiekowi, no to je straci. To jest trudne dla nas. Wiemy, że to mamy pragnienia, ale potem przychodzą konkretne sytuacje i jest nam z tym trudno. Ale nie ma innej możliwości. Chrystus mówi o tym dynamizmie życia, o tym, co On może uczynić w naszym życiu, co pragnie uczynić w naszym życiu. Dać nam tę możliwość posiadania w nienawiści naszego życia. To co słyszymy w tych trzech warunkach pójścia za Chrystusem, kiedy mówi, jeżeli ktoś nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, żony, dzieci, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Nie może być moim uczniem. Bo my chcemy wszystko posiadać. Chcemy posiadać na własność, mieć na własność żonę, na własność dzieci, na własność małżeństwo i na własność nasze życie. Nie chcemy tracić tego życia, chcemy je posiadać. I to jest życie, które jest piekłem. Piekłem. Życie dla siebie samego jest piekłem. Nic nie daje. Ja myślę, że każdy z nas mógł tego zakosztować, prawda? Że w ten sposób nie rodzi się małżeństwo, kiedy próbujemy posiadać małżeństwo i być dyktatorem w tym małżeństwie, że wszystko musi być pod moje dyktando, bo to jest moje małżeństwo, bo to jest mój dom, bo tu są moje zasady, tu się przestrzega moich norm, bo tak ma być. I to nie sprawia, że rano budzimy się szczęśliwi i dziękujemy Panu Bogu za to, że mamy życie spełnione, za żonę, za męża, za dzieci, że jesteśmy szczęśliwi, przepełnieni radością. Budzimy się rano i skowronki śpiewają. Musimy ryzykować naszym życiem, mając oczywiście tą świadomość, że jeżeli będziemy ryzykować, to jest śmierć realna, że ten drugi po raz kolejny zawiedzie nas, oszuka nas, zniszczy nasze życie, zniszczy to nasze marzenie. Ale to ryzyko jest wpisane w dynamizm naszego życia. Jeżeli nie chcemy ryzykować, nic nie zyskamy. I to już widzieliśmy w historii zbawienia Eliasza, który przychodzi do tej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, kiedy jest susza, 3 lata, i ona już nie ma co jeść. I Eliasz mówi do niej, żeby mu zrobiła coś do jedzenia. Ona mówi, ale ja już mam resztkę mąki, resztkę oliwy, jeszcze zrobię jakiś podpłomyk i zjemy my z synem, bo mam jeszcze syna i pomrzemy, ja nie mogę ci zrobić nic. Mówi, najpierw zrób mi, a potem resztę zjedz ty i syn. I ona ryzykuje.
I okazuje się, jak mówi słowo, że baryłka oliwy się nie wyczerpała, że dzban mąki się nie wyczerpał, że przeżyli. Dzięki temu, że oparła się o słowo, to jest postawa wiary. Nie? To jest postawa wiary, że zachowa na życie wieczne, że szczęście, że życie, nie to życie pisane przez z małej litery, ale to potężne życie, które jest potężniejsze, potężniejsze, jest obfitsze. To szczęście, którego każdy z nas tak bardzo pragnie, przychodzi wtedy, kiedy mamy w nienawiści nasze życie, kiedy jesteśmy gotowi ryzykować. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Dokąd, Panie? A tu. Bo wiemy, że jeżeli pójdziemy, będziemy ryzykować, to tu wylądujemy, tu. Że nie ma innej drogi. Jestem Tomasz i przypominam sobie świętego Tomasza, kiedy Chrystus idzie do Jerozolimy, mówi, że musi pójść. Czuje tą wewnętrzną, tą potrzebę, to wołanie Boga, że musi pójść do Jerozolimy. Idzie, żeby wskrzesić Łazarza, swojego przyjaciela, ale wie, że z tym wiąże się, zresztą mówią apostołowie, ale tam chcą cię zabić, ale mówi, ale ja muszę pójść do Jerozolimy. Święty Tomasz wtedy mówi, chodźmy i my umrzeć razem z Nim. Ja też wiele razy mówię, Panie, chcę pójść za Tobą, chcę umrzeć. To, co święty Paweł mówi i co w życiu świętego Pawła było prawdą, prawda? Mówi, pragnę umrzeć, żeby być z Chrystusem, a ja pragnę być z Chrystusem, ale kiedy przychodzą sytuacje, kiedy On chce, żebym miał w nienawiści moje życie i poszedł i umarł, uciekam. Nie potrafię. Przeraża mnie to. Jestem wściekły potem na siebie albo smutny. Mówię, Panie, nie potrafię pójść za Tobą. I dla mnie taką pociechą było, jak słuchałem tego słowa, że Chrystus Piotrowi, który mówił, chcę, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdę, na śmierć pójdę. Mówi, nie, Piotrze, dzisiaj nie możesz za mną pójść. Ale ja pójdę, nie pójdziesz dzisiaj za mną, nie potrafisz. Kiedyś pójdziesz, dzisiaj nie potrafisz. I po swoim zmartwychwstaniu powiedział, że dzisiaj jeszcze nie potrafisz, ale kiedy się zestarzejesz, to znaczy kiedy dojrzeje w tobie ten wewnętrzny człowiek, to wtedy opaszą cię i poprowadzą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Znaczy jest nadzieja. Ale żeby ona się zrealizowała, nie wiem, czy macie te pragnienia, pójść za Chrystusem, dokądkolwiek pójdzie. To jest obraz Apokalipsy. To jest coś, do czego Pan nas powołuje. Jeżeli nas wybiera na swoich uczniów, to jest coś, do czego powołuje. Do tego obrazu, że są uczniowie w białych szatach, którzy wypłukali swoje szaty we krwi baranka i idą za Nim, dokądkolwiek On pójdzie. To jest ta misja, którą mamy. Być z Chrystusem tu. Po co? Żeby zbawić świat. Nie wiem, czy macie to pragnienie. Jeżeli Bóg nas wybiera, to daje nam to pragnienie, żeby pójść. Jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec, bo to jest coś, że my, kiedy próbujemy bronić naszego życia, dawać sobie życie, na końcu pozostajemy sami z tym życiem. Natomiast kiedy podążamy za Chrystusem i wchodzimy w ten dynamizm, to uczci nas Ojciec. W jaki sposób uczcił Chrystusa Ojciec, wskrzeszając Go. I to jest ta obietnica, na której możemy się opierać. Że Ojciec uczci nas. Że Ojciec wskrzesi nas. Że Ojciec nie zostawi nas w śmierci. Że nasza śmierć nie będzie porażką, nie będzie tragedią. Obojętnie jak dzisiaj czujemy się, bo trzeba we łzach, tak jak Chrystus, sieje się we łzach, bo trzeba stracić. I kiedy wchodzimy w umieranie, łzy są prawdziwe, smutek jest prawdziwy, cierpienie jest prawdziwe. Chrystus w Getsemani pocił się krwią prawdziwie. Bo to nie jest zabawa, kiedy zabierają nam życie. Ale prawda jest taka, że Ojciec uczci. Wskrzesił Chrystusa i z Chrystusem wskrzesi razem także i nas. Dlatego kiedy przychodzimy, gromadzimy się jako Kościół,
chcemy wchodzić w ten dynamizm, pozwolić, żeby Bóg nas wyrywał z tej mentalności, tej religijności, która ma chronić nas w tą nową mentalność, nowego człowieka, która jest wydawaniem życia, żeby otrzymać życie o wiele obfitsze. Jeżeli będziemy mieli pięści ściśnięte z tym, co mamy w ręku, w garści, z tym naszym małym życiem, to nigdy nie będziemy w stanie przyjąć tego, co Bóg ma dla nas. Co jest o wiele potężniejsze i piękniejsze. To, co powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. To, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Którzy dają się poprowadzić. To jest coś, co przychodzi jako dobra nowina. Żeby Pan dał nam to pragnienie dzisiaj.